Muzeum Nowej Huty realizuje projekt Podziemna Nowa Huta, który ma na celu udostępnienie kilku nowochódzkich schronów do celów wystawienniczych. Schron, który dzisiaj zobaczymy, jest to pierwszy schron zrealizowany w ramach projektu. Znajduje się pod zespołem szkół mechanicznych nr 3 na osiedlu szkolnym 37. Znajdujemy się w schronie. Naszym założeniem było jak najwierniejsze doprowadzenie jego przestrzeni do pierwotnego stanu z zachowaniem widocznych tutaj elementów konstrukcyjnych. I hasłem przewodnim tej wystawy mają być nowochódzkie schrony jako dziedzictwo zimnej wojny. Wystawa tutaj przygotowana nosi tytuł Stan zagrożenia i opowiadamy tutaj o instynktownej potrzebie ukrycia przed zagrożeniem, która jest charakterystyczna zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Schron, w którym się znajdujemy, ma 124 metry kwadratowe i znajdują się tutaj cztery komory schronowe, w których w przypadku zagrożenia mieli przebywać ludzie. W komorach miały się znajdować ławki oraz zbiorniki na wodę. Jest to schron wyjątkowy, ponieważ posiada okna i było to spore odstępstwo od ówczesnych przepisów. Optymistycznie zakładano, że w przypadku, gdyby pojawiła się informacja o zagrożeniu, okna te zostaną zamurowane i zabezpieczone workami z piaskiem. Zespół filtrów, który tutaj widzimy, odpowiadał za oczyszczanie powietrza w schronie w przypadku, gdyby wybuchła bomba chemiczna. Powietrze skażone tymi rurami przepływało do zespołu filtrów i po oczyszczeniu miało się przedostawać przez kolejne kanały do komór schronowych. To urządzenie miało być zasilane elektrycznie, natomiast w przypadku, gdyby nie było to możliwe, trzeba było je napędzać ręcznie, aczkolwiek zdecydowanie nie jest to łatwe do wykonania. No i ja bym z tym miała problem. Realizujemy siódmą edycję Słonecznej Integracji. Słoneczna Integracja jest projektem edukacyjnym o Nowej Hucie. Jej celem jest przede wszystkim to, aby młodzież i dzieci Nowej Huty poznały historię i kulturę dzielnicy, w której mieszkają. W tym roku zajęliśmy się przede wszystkim ludźmi związanymi z Nową Hutą, ale także tymi, którzy żyli na tym terenie wcześniej, zanim Nowa Huta powstała. Zaczęliśmy od Wandy i realizujemy ten projekt w tym roku razem z Ośrodkiem Kultury Cypriana Kamila Norwida. W tym projekcie kulminacyjnym momentem są gry terenowe i gry przestrzenne. W ramach nagrody dla dzieci najmłodszych, czyli z przedszkoli nauczania początkowego, była gra przestrzenna realizowana w naszej szkole. No super żółw. Piłkarz ręczny widzę. Brawo dwa. Tak, teraz. No jeszcze, teraz ty. Aktorzy, jak ćwiczą dykcję, to nie ćwiczą na łatwych wyrazach typu Ania piechota, bo to jest proste, tylko ćwiczą na trudnych wyrazach. Grzegorz skrzypczak. Grzegorz skrzypczak. Piękna. Drzymała? To teraz popatrz na mnie. Drzymała. Drzymała. Tak jest. Dla każdego. Dziewczynka jedna. Gdzie może być różowe? Tutaj mamy dzisiaj macie start. Czerwone są punkty, w które należy podebrać kartę zadań. Druga gra, gra terenowa tym razem, odbyła się 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny. W tej grze uczestniczą uczniowie klas czwartych,
piątych, szóstych, siódmych, ósmych oraz gimnazjaliści, a także uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Wszyscy z terenu Nowej Huty. Arkada to element architektoniczny składający się z dwóch potwór, kolumn i słupów, połączonych u góry łukiem. Piszcie pełną nazwę placu. Jaka jest pełna nazwa placu? Centralny imienia Ronalda Jędlana. Piszemy. Proszę przejść wzdłuż bloku szwedzkiego i zmierzyć krokami jego długość. Każdy członek zespołu liczy własne kroki. Dobrze! Tak? Tak. Wyszło? Spośród wymienionych wsi podkrakowskich wybierzcie te, które weszły w skład Nowej Huty. Marszowice? Nie. Branice? Tak. Liszki? Nie. Krzesławice? Tak. Chyba tak. Tak. Mamy to wygrać! Uwaga! Założyć. Wygramy! Wygramy! Będziemy pierwsi. Dlatego idziemy do następnego punktu, którym jest... Wracamy do domu? Jak się to nazywa? Arka Pana. Arka Pana. Idziemy do Arki Pana, nie do Arki Noego.